Cześć, witam Cię bardzo gorąco, zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem będziemy powtarzać sobie funkcję liniową, a konkretnie wykres i własności funkcji liniowej. Także zapraszam. Czym zajmiemy się na tym spotkaniu? Przede wszystkim przypomnimy sobie wykres funkcji liniowej, następnie omówimy sobie monotoniczność tej funkcji, miejsce zerowe oraz nachylenie wykresu funkcji liniowej do osi OX, czyli tak jakby najważniejsze własności z wykresu funkcji liniowej. Zapraszam Cię do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na tą naszą powtórkę. Zadanie numer 1. Mamy wyznaczyć miejsce zerowe funkcji. W podpunkcie A jest to funkcja postaci f od x równa się 2x minus 6, a w podpunkcie B jest taka funkcja, wygląda na prostą, g od x równa się minus 7. Mamy tutaj w tym zadaniu przypomnieć sobie pojęcie miejsca zerowego. Otóż miejsce zerowe jest to argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0. Oczywiście miejsce zerowe można odczytać z wykresu, ale jeżeli nie proszą nas o wykres, to w sumie myślę, że wykresu nie będziemy rysować. Więc jest to taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0. Czyli jednym słowem będziemy nasz wzór funkcji przyrównywać do zera i szukać tego miejsca zerowego, czyli tego x-a. Ale zanim to zrobimy, pamiętaj, najważniejsze jest wyznaczyć dziedzinę. Otóż, jeżeli nie jest zadane w zadaniu konkretna dziedzina, nie jest zadane konkretne założenie, to dziedziną w przypadku funkcji liniowej jest zawsze zbiór liczb rzeczywistych. Zarówno w tym przykładzie, jak i w tym przykładzie dziedziną są liczby rzeczywiste. Dlatego też nie musimy się dziedziną przejmować. No więc, żeby wyznaczyć miejsce zerowe, przyrównujemy wzór tej funkcji naszej do zera. Czyli układamy równanie 2x minus 6 równa się 0 i spróbujemy wyznaczyć tego x, czyli to miejsce zerowe. Rozwiązując normalne równanko, x na jedną stronę, minus 6 przerzucam, to będzie 6, dzielę przez 2 i otrzymuję x, to się równa 3. Wyszło nam potencjalne miejsce zerowe. Zawsze musisz sobie sprawdzić, czy spełnia dziedzinę. Oczywiście w tym wypadku spełnia, czyli mogę tutaj dopisać miejsce zerowe x0, ale możesz zostawić też samo x, bo to jest tylko taka umowa, że oznaczamy x0 jako miejsce zerowe. Czyli nasza pierwsza tutaj funkcja liniowa ma jedno miejsce zerowe i jest nim trójeczka. Druga funkcja, ona ma taki wzór banalny, minus 7, przyrównuje do zera i często młodzież ma z tym problem, no ale jak to dalej zrobić? No nie da się tego dalej zrobić. Przecież tutaj nie dasz rady x przenieść na jedną stronę liczby na drugą, bo nie ma x-ów. Ty się musisz zastanowić nad tym, czy to równanie ma sens, czy minus 7 równa się 0. Oczywiście, że to jest sprzeczność. Minus 7 to minus 7, a nie 0. Jest to sprzeczność, czyli komentarz funkcja nie ma miejsc zerowych. I żeby Ciebie to nie zdziwiło, funkcja liniowa może mieć jedno miejsce zerowe i oczywiście tak jest najczęściej, ale może nie mieć miejsc zerowych. Może jest jeszcze mieć tych miejsc zerowych nieskończenie wiele, ale to musi mieć po prostu inny tutaj wzór. Ja w podpunkcie A i B chciałam zawrzeć zarówno tą sytuację, która zdarza się najczęściej, czyli jedno miejsce zerowe funkcji liniowej, jak i tą sytuację, gdzie młodzież ma problem. No co zrobić, jak nie ma tego x-a, prawda? Co zrobić? Co to wyszło? Minus 7 równa się 0. No i co wyszło? No sprzeczność, no nieprawda. Czyli jak wyszedł nam fałsz, to komentarz, funkcja, no nie ma miejsc zerowych, no bo byśmy tego x-a nie wyliczyli. No czyli jak nie ma x-a, który by nam zerował tą funkcję, no to nie ma miejsca zerowego. Zadanie numer 2. Narysuj wykres funkcji w podpunkcie a y równa się x minus 8, ale podany jest, uwaga, przedział na argumentach, czyli jest to przedział od 3 do 12, z lewej strony domknięty, z prawej strony otwarty. W podpunkcie b z kolei mamy funkcję g od x o wzorze 2, ale dla x należącego do przedziału od minus 1 domkniętej do plus nieskończoności. Mamy narysować wykresy. No oczywiście mam przygotowaną linijkę, no bo skoro wykres funkcji liniowej, to jak sama nazwa wskazuje, linijka będzie mi potrzebna, ale uwaga, ze względu na to, że mamy okrojony
przedział na x, to ja robiąc tabelkę, bo zawsze dobrze jest zrobić sobie tabelkę częściową, żeby jednak umiejscowić gdzieś później w układzie współrzędnych te punkty z tabelki, to ja x nie wybieram dowolnie. Wybieram tak, żeby mi pasowało do tego przedział. Trójka na pewno i oczywiście dwunastka na pewno. Mimo tego, że nawias otwarty, to ja muszę wiedzieć, gdzie zacząć wykres i gdzie go skończyć. No więc podstawiam, jak za x postawię tutaj trójkę, to będę miała 3 minus 8, to jest minus 5. Jak za x postawię dwunastkę, to będę miała 12 minus 8, czyli 4. I te punkciki zaznaczam w moim układzie współrzędnych. Ja taki malutki narysowałam po to, żeby nie zajmowało dużo miejsca. Czyli tak, dla trójeczki mojej mamy wartość minus 5, stawiamy sobie na razie kropeczkę. Dalej, dla dwunastki mamy wartość 4, stawiamy sobie kropeczkę. I teraz ja przykładam linijkę, dwa punkty mi w zupełności wystarczą, żeby linijkę przyłożyć. Przykładam sobie linijkę, rysuję sobie ten kawałeczek i nie mogę ani z jednej strony wydłużyć, ani z drugiej, dlatego że ja mam narzucony przedział na x-ie. I teraz x ma należeć od trójki domkniętej, czyli przy trójeczce dajemy kółeczko zamalowane, bo to oznacza, że argument 3 jest ok, należy do naszego wykresu funkcji, ten punkt dla argumentu 3. Natomiast przy dwunastce jest nawias otwarty, czyli ten punkt o współrzędnych 12 i 4, to on tak naprawdę nie należy do wykresu, ale na nim się wykres kończy. I to jest piękny wykres, oczywiście wzór jeszcze można podpisać x minus 8. Dobrze, to teraz przechodzimy do podpunktu B. W podpunkcie B z kolei tutaj tabelka nawet nie jest potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że to jest funkcja inaczej y równa się 2, czyli ja mam funkcję stałą na poziomie 2. Ja przyłożę sobie linijkę na poziomie mojej dwójki, a tutaj tą dwójeczkę widzimy, przykładam linijkę, ale uwaga, jak ja przyłożę tą linijkę, to ja muszę się trzymać tego przedziału. Od minus jedynki domkniętej do plus nieskończoności muszę tylko w tym obszarze narysować. Inaczej nie mogę. I przy minus jedynce muszę jeszcze wstawić kółeczko zamalowane, bo jest nawias domknięty. Nie mogę przejechać w tą stronę, bo mam znowu narzucony, ograniczony tutaj zbiór dla argumentów, ograniczony przedział. Od minus jedynki domkniętej do plus nieskończoności. Jedynie co można, to oczywiście podpisać ładnie wzór. I mamy piękny wykres tutaj narysowany z określonym właśnie założeniem, z określonym przedziałem i pięknie narysowany tutaj wykres funkcji liniowej stałej z przedziałem odpowiednim, uwzględnionym przedziałem. Bo samo narysowanie funkcji liniowej bez tego przedziału, to wystarczy przyłożyć linijkę i przez cały układ współrzędny narysować. Ale jeżeli mamy podany przedział, to nam się ten wykres tak jakby obcina w zależności. Tak jak tutaj z obu stron nam się ta linia obcięła, a z tej strony tylko z jednej strony obcięliśmy tą linię. Zadanie numer 3. Wiedząc, że do wykresu funkcji liniowej f od x o wzorze 2m minus 1 i to jest pomnożone przez x, dodać 6m minus 2, należy punkt o współrzędnych minus 1 i 8, wyznacz n. To jest bardzo często spotykane zadanie, że mamy podaną funkcję liniową. Ona nieciekawie wygląda, dlatego że ona ma parametr m, który jest umiejscowiony we wzorze. Ale wiem bardzo ważną rzecz, że do jej wykresu, chociaż ja wykresu nie będę rysowała, ale wiem, że do wykresu należy punkt. Każdy punkt ma współrzędną x i y. Musimy pamiętać zawsze, że y to jest inaczej f od x i to jest zawsze, nieważne czy to funkcja kwadratowa, liniowa, wymierna, jakakolwiek inna, zawsze o tym musimy pamiętać. W związku z tym moje f od x to jest inaczej y, czyli ja za y mogę postawić ósemkę. To się równa. No 2m minus 1 przepisujemy razy i teraz tutaj mamy x, a moje x to jest minus 1. Czyli ja tutaj wrzucam minus 1 w nawiasie, ze względu na to, że jak mnożę przez liczbę ujemną, muszę dać nawias. Dodać 6m minus 2. Pamiętaj, jak podstawiasz punkt, to za każdego x masz podstawić minus 1 i za każdego y masz podstawić 8. No tutaj wiadomo, że y będzie 1, ale jeżeli chodzi o x, to mogłaby być funkcja kwadratowa tutaj i wtedy będziemy mieć w dwóch miejscach x na przykład. Dlatego musisz się pilnować szczególnie przy x. No to co? No to trzeba oczywiście zacząć to rozwiązywać. Czyli tutaj wymnażamy minus 1 z tym i minus 1 z tym. Czyli 2m razy minus 1 to jest minus 2m.
minus 1 razy minus 1, minus i minus daje plus, czyli będzie plus 1. I resztę mamy dodać, 6m i minus 2. No to teraz przerzucamy sobie m na jedną stronę, a liczby na drugą zostawiamy. Czyli było minus 2m, przerzucam, będzie 2m. Było plus 6m, przerzucam, będzie minus 6m. To się równa. 1 jest po dobrej stronie, minus 2 jest po dobrej stronie, tylko 8 przerzucę na tą stronę, czyli będzie minus 8. No to tak, 2m minus 6m to jest minus 4m. To się równa. 1 minus 2 to jest minus 1 i minus 8 to mamy minus 9. Dzielimy obustronnie przez minus 4, dzięki czemu otrzymujemy. Minus i minus mi się skasuje, bo minus podzielony przez minus daje plus. Zapiszemy w ułamku 9 czwartych. Możemy wyciągnąć całości, czyli w dziewiątce mieszczą się 2 czwórki, czyli będzie 2 całe i 1 czwarta. Polecenie było wyznaczyć m, no to wyznaczyliśmy. Popatrz, wystarczy tylko za x, za y podstawić współrzędne, odczytać te współrzędne z tego punktu i podstawić do wzoru, a następnie rozwiązać proste równanko z niewiadomą m. I to koniec. Wydaje się trudne, ale tak naprawdę to jest proste w obliczeniach. Zadanie numer 4. Miejscem zerowym funkcji o wzorze f od x równa się 3x dodać 2b minus 4 jest liczba minus 2. Oblicz b. Czyli tutaj w zadaniu numer 4 jest informacja na temat miejsca zerowego. To znaczy, my nie mamy wyznaczać miejsca zerowego. My mamy podane miejsce zerowe. I przypomnijmy, co to jest to miejsce zerowe? Jest to taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0. Czyli skoro ja mam podaną informację, że to jest miejsce zerowe, to ja z tego muszę sczytać, że tym moim x-em jest właśnie minus 2. Czyli ja sczytuję miejsce zerowe. Chcesz? Możesz sobie zapisać x0. Ale to jest dokładnie to samo, co gdybyś napisał x równa się minus 2. Czyli zgodnie z zasadą miejsce zerowe to argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0. Pamiętasz, jak robiliśmy zadanie pierwsze? Przyrównywaliśmy wzór funkcji do zera, naszą funkcję do zera. Oczywiście pamiętamy, że dziedziną funkcji liniowej, jeżeli nie ma innych warunków zadania, to dziedziną są liczby rzeczywiste. Więc ja moją funkcję przyrównuję sobie do zera. Oczywiście ktoś powie tak, są dwie niewiadome. Nie ma dwóch niewiadomych, dlatego że ja wiem, ile wynosi moje miejsce zerowe. Moje miejsce zerowe jest podane, że wynosi minus 2. No to ja to podstawię teraz w następnej kolejce, czyli 3 razy. Za x podstawiam minus 2 i resztę przepisujemy bez zmian, a naszym celem jest wyznaczyć b. No to proszę bardzo, 3 razy minus 2 to jest minus 6, dodać 2b minus 4 równa się 0. Niewiadome na jedną stronę, czyli u nas to jest 2b, zostaje po dobrej stronie, minus 6 przerzucam, będzie 6, minus 4 przerzucam, będzie plus 4. Czyli moje 2b to jest 6, dodać 4 to jest 10, dzielę oczywiście przez 2 i wychodzi mi, że moje b to jest 5. Ja miałam wyznaczyć b. No to wyznaczyliśmy b. Nasze b wynosi 5 i dla tak skonstruowanego b, czyli dla b równego 5, jak podstawisz sobie, miejscem zerowym tej funkcji będzie liczba minus 2. Czyli my tutaj wykorzystujemy pojęcie miejsca zerowego, ale jeszcze to, że to miejsce zerowe jest podane. Czyli ja za x-a mogę ten argument po prostu podstawić, bo to właśnie on jest tym miejscem zerowym funkcji. I na tej podstawie wyznaczyłam parametr zawarty w zadaniu literkę właśnie b. Zadanie numer 5. Wiedząc, że wykres funkcji liniowej jest nachylony do osi OX pod kątem alfa równym 30 stopni oraz że wykres przechodzi przez punkt o współrzędny minus pierwiastek z 3 i 8, wyznacz wzór funkcji liniowej. Po pierwsze, mamy do czynienia z funkcją liniową i tutaj funkcja liniowa, przypominamy sobie, ma standardowy wzór. My najczęściej używamy tego wzoru w postaci kierunkowej, czyli y równa się ax plus b. To nam oczywiście bezdyskusyjnie będzie potrzebne. Następnie, mam tutaj przygotowany układ współrzędny, taki malutki, bo chcę tylko problem zasygnalizować. W treści zadania było podane, że wykres tej funkcji, czyli tutaj mamy tą funkcję y równa się ax plus b, narysowałam przykładowy wykres i ten wykres jest nachylony do osi OX tutaj pod kątem 30 stopni. Tak mniej więcej zaznaczyłam, żeby był tutaj zaznaczone to, że to jest kąt faktycznie ostry, 30 stopni. I powinno Tobie się skojarzyć to, ten rysunek powinien się skojarzyć z pewnym twierdzeniem. Otóż
Zawsze dla każdej funkcji liniowej zachodzi pewna własność taka, że współczynnik kierunkowy, który występuje w tym wzorze właśnie tutaj, ten współczynnik kierunkowy jest równy zawsze tangensowi kąta nachylenia tej naszej funkcji, tego wykresu tej funkcji do osi OX. Czyli taki wzór, ten wzór, jak Ci się zapomni, jest on w tablicach maturalnych, także zawsze możesz sobie kuknąć na maturze i poszukać tego wzoru, a to się równa tangens alfa. No, trzeba teraz pamiętać, ile wynosi tangens w tym wypadku 30 stopni. Czyli ja przepiszę, będę korzystała bezdyskusyjnie z tego wzoru, a u mnie to jest tangens alfa, czyli 30 stopni. Jak nie pamiętasz, to możesz sobie zajrzeć do tabelki, która jest zawarta w tablicach maturalnych. Tangens 30 stopni to jest pierwiastek z 3 nad 3. To popatrz, skoro ja już a wiem, ile wynosi, to moja funkcja już taka trudna nie będzie. Będzie miała wzór taki, y to się równa. Moje a to jest pierwiastek z 3 nad 3, x i dodać b. No to myślimy sobie, no prawie już ją mamy, złapaliśmy ją, ale jeszcze nie do końca, bo jeszcze nie mamy b. Ale za to mamy punkt, a każdy punkt to x i y jego współrzędne i każdy punkt, który należy do wykresu funkcji, a do tego wykresu, popatrz, należy nieskończenie wiele punktów, ale my mamy ten jeden wybrany, jakiś ten punkt, właśnie tutaj niech będzie punkt o współrzędnych minus pierwiastek z 3 i 8 i ten punkt ja mogę podstawić pod wzór. Dlaczego? Bo on leży na wykresie tej funkcji. Czyli musi spełniać równanie tej funkcji. No to niech spełnia, to podstawmy. Za y 8 to się równa pierwiastek z 3 nad 3 razy za x minus pierwiastek z 3 i dodać b. No to skoro tak, to piszemy 8, to się równa. Musimy to wymnożyć. To jest na plusie, to na minusie, czyli wynik będzie na minusie. I teraz pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, bo tutaj jakbym mogła dać nad 1. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 9, czyli po prostu 3. I na dole 3 razy 1, czyli też 3. No i dodać b. Czyli mam 8, to się równa. Minus 3 podzielone przez 3 to jest 1 i plus b. No to teraz przerzucamy, czyli to b przerzucam na tą stronę, będzie minus b. Minus 1 jest po dobrej stronie i 8 przerzucam, będzie minus 8. Czyli moje minus b to się równa minus 9. Pomnożę obustronnie przez minus 1 i otrzymuję, że moje b to jest po prostu 9, bo minus i minus da nam plus. No to skoro tak, to na końcu już, na samym końcu ja poprosiłam przecież o wzór funkcji. No to musimy napisać wzór. Y to się równa pierwiastek z 3 nad 3x, dodać b, czyli u mnie to będzie dodać 9. I to, moi drodzy, jest wzór tej funkcji, która spełnia te dwa warunki. Jej wykres jest nachylony do osi OX pod kątem 30 stopni oraz przez jej wykres przechodzi przez punkt o współrzędnych minus pierwiastek z 3 i 8. Czyli ten punkt jest bardzo ważny, bo on leży na naszym wykresie tej funkcji naszej liniowej. Zadanie numer 6. Wiedząc, że wykres funkcji liniowej jest nachylony do osi OX pod kątem alfa równym 120 stopni oraz wykres przechodzi przez punkt o współrzędnych. Pierwsza współrzędna to minus 4, a druga pierwiastek z 3 minus 2. Wyznacz wzór funkcji liniowej. Czyli zapisałam tutaj dane, to co jest podane w treści. Przygotowałam tutaj też mały układ współrzędnych, żeby zaznaczyć Tobie ten kąt, bo często młodzież ma problem. Popatrz, kąt jest rozwarty. 120 stopni to jest więcej niż 90 kąt rozwarty. To w moim układzie współrzędnych musi mniej więcej tak wyglądać. Ja zaznaczę ten kąt 120 stopni. Pamiętaj, zawsze z tej strony osi OX tak zaznaczamy. Jeżeli jest kąt ostry, to jest tylko dotąd, ale jeżeli jest rozwarty, to musi być taki więcej niż 90, prawda? Czyli tak przykładowo narysowałam. I teraz, oczywiście pamiętamy, że nasze y to się równa ax plus b w postaci kierunkowej. Pamiętamy o twierdzeniu, które w zadaniu numer 6 wykorzystujemy podobnie jak w zadaniu numer 5. Zatem zapiszmy sobie to twierdzenie, że nasze a to jest tangens kąta alfa. No to skoro tak, to u mnie mamy tangens 120 stopni.
I tu się pojawiają elementy trygonometrii. Otóż 120 stopni tego nie znajdziesz w tablicach. Ty musisz wiedzieć, że kąt 120 stopni musisz rozbić i teraz ja Tobie proponuję takie rozbicie zawsze. 180 stopni minus coś. Czyli 180 stopni minus ile, żeby dało 120? No oczywiście odejmować umiesz zapewne, czyli minus 60 stopni. Zapamiętaj, 180 minus. Jeżeli uczeń jest na poziomie rozszerzonym, to wie, że również inne rozbicie można wybrać, 90 plus 30, ale jeżeli jesteśmy na poziomie podstawowym, to starajmy się upraszczać nasze obliczenia i nie uczmy się kilku przypadków, kilku możliwości, tak? Kilku sposobów, nauczmy się jednego sposobu, a dobrze, to w zupełności wystarcza do matury. Czyli to oznacza, popatrz, że mamy tangens 180 stopni minus 60 stopni, bo to jest właśnie tangens 120 stopni. I teraz musisz pamiętać, że jeżeli masz tangens kąta rozwartego, to tangens kąta rozwartego jest ujemny. A choćby nawet dlaczego? No bo ta funkcja jest malejąca, a przecież malejąca musi mieć a ujemne. To tak możesz skojarzyć, że musi być minus, na pewno z przodu, tangens i teraz kasujemy sobie to, zostaje nam samo 60 stopni. My tak naprawdę korzystamy tutaj ze wzoru redukcyjnego, tylko że na poziomie podstawowym wcale nie musisz rozumować to pod kątem tak wzoru. Możesz pamiętać, że jak jest druga ćwiartka, to tangens jest ujemny, czyli dlatego mamy minus i musisz sobie od 180 stopni odjąć to 120 i wychodzi ci 60 stopni. Także mógłbyś od razu z tej linijki przeskoczyć w zasadzie tutaj. To omijając, ja tylko podałam, że to tak naprawdę też wynika ze wzorów redukcyjnych, żeby nie było wątpliwości po prostu żadnych. No a teraz przecież pamiętamy, że tangens 60 stopni to jest pierwiastek z trzech. No to wyznaczyliśmy A. No to skoro tak, to podstawmy do wzoru. Y to się równa minus pierwiastek z trzech x dodać B. No to jeszcze nam brakuje B. No ale mamy punkt. Punkt, który leży na tej funkcji liniowej. To może być ten, 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 ten. Tych punktów oczywiście jest nieskończenie wiele, prawda? No i może to być jakikolwiek punkt, załóżmy, ten punkt jest gdzieś tutaj. No to skoro tak, no to podpiszemy sobie tu x, a tu y i podstawiamy. Za y pierwiastek z 3 minus 2 to się równa. Minus pierwiastek z 3 przepiszę razy, a za x minus 4 i dodać b. No to tutaj nic nie zrobię, więc przepiszę początek, to się równa. Minus razy minus da mi plus, to nie będę pisała. Pierwiastek z 3 razy 4 to będą 4 pierwiastki z 3 i dodać B. Skoro tak, to teraz przerzucamy. B na tą stronę to będzie minus B. 4 pierwiastki z 3 są po dobrej stronie. Pierwiastek z 3 przerzucę, czyli napiszę minus pierwiastek z 3 i minus 2 przerzucę, napiszę plus 2. No to mamy minus B, to się równa 4 pierwiastki z 3 minus 1 taki pierwiastek z 3, no to mamy 3 pierwiastki z 3, no i plus 2. Mnożę obustronnie przez minus 1, dzięki czemu otrzymuję. Zmieniam znaki, minus 3 pierwiastki z 3, minus 2. I tu dlatego taki przykład zrobiłam, bo chciałam, żebyś pamiętał, że tego nie możesz w żaden sposób dodać, odjąć. No i na końcu piszemy wzór Y, to się równa minus pierwiastek z 3x plus to. Czyli ja od razu napiszę minus 3 pierwiastki z 3 minus 2. I pamiętaj, z tym już nic nie robisz. To jest wzór funkcyjniowej, która spełnia warunki zadania. Czyli jej wykres jest nachylony do osi OX pod kątem rozwartym 120 stopni. I przez wykres mamy, że podane jest, że on przechodzi przez ten punkt. Przez punkt o współrzędnych minus 4 i pierwiastek z 3 minus 2. Ten nasz wykres to jest gdzieś ten punkt leżący na naszym wykresie. I właśnie przez ten punkt ten wykres przechodzi. Dlatego ten punkt mogłam podstawić pod wzór, dzięki czemu otrzymałam B. A mając A i mając B, piszemy sobie wzór funkcji liniowej. W tym wypadku oczywiście w postaci kierunkowej. Zadanie numer 7. Wyznacz, dla jakiej wartości parametru k funkcja o wzorze f od x równa się 2k, dodać 8 i to pomnożone przez x, dodać 5k minus 2 jest funkcją rosnącą. Mamy znaleźć takie k, żeby ona faktycznie była funkcją rosnącą.
Żeby to zadanie zrobić, dobrze jest sobie przypomnieć pewne własności funkcji liniowej. Otóż funkcja liniowa ma standardowy taki wzór w postaci kierunkowej. I teraz musimy pamiętać o tym, że to, czy ona jest rosnąca, malejąca czy stała, zależy tylko i wyłącznie od współczynnika a. Jest taka własność, która mówi o tym nam, że funkcja rośnie, gdy a jest liczbą dodatnią. Funkcja maleje, gdy nasze a jest liczbą ujemną. I funkcja jest stała, gdy nasze a jest równe 0. To są własności, które bardzo dobrze jest pamiętać. Funkcja rosnąca, kiedy jest liniowa, kiedy jest malejąca, kiedy jest stała. No to skoro to sobie przypomnieliśmy, to teraz ustalmy sobie, ile wynosi nasze a w naszym wzorze. Popatrzmy, a to jest to, co stoi przed x-em. Czyli przed x-em u nas stoi 2k plus 8, to jest nasze a. Natomiast nasze b niepotrzebne jest do tego zadania, ale ja podkreślę, nasze b to jest 5k minus 2. Do monotoniczności, jak widzisz, w ogóle nie ma wpływu b. Na tą monotoniczność b w ogóle nie ma wpływu. Dlatego my będziemy samym a się zajmować. Czyli zapiszemy, że w naszym zadaniu ma być funkcja rosnąca, czyli zbadamy, kiedy nasze a jest dodatnie. No to naszym a to jest 2k dodać 8 i to ma być większe od 0. No to skoro tak, to normalnie rozwiązujemy taką prościutęką nierówność. 8 przerzucam, to będzie minus 8. Dzielę obustronnie przez 2 i mam, że k to jest większe od minus 8 podzielone przez 2, to jest minus 4. Mogłabym tak zostawić, ale no najbardziej profesjonalnie jest zostawić k w postaci przedziału. Czyli moje k należy do przedziału i to mają być wszystkie k większe od minus 4. Czyli od minus 4 otwartej, no bo większe, to minus 4 się do tego zbioru nie będzie zaliczała, czyli od minus 4 otwartej aż do plus nieskończoności. Jeżeli masz problemy, to możesz sobie to narysować na osi liczbowej. Miałam wyznaczyć takie k, oczywiście jest ich nieskończenie wiele, więc ja nie wyznaczyłam to jednoznacznie takiego jednego k, tylko tych k jest nieskończenie wiele, ale wszystkie te k, które należą do przedziału od minus 4 do plus nieskończoności powodują to, że nasza funkcja jest rosnąca. Czyli tych funkcji rosnących w tym wypadku będzie nieskończenie wiele, no bo k, wartości k jest nieskończenie wiele, więc tych funkcji będzie nieskończenie wiele, ale naszym zadaniem nie było wyznaczyć wzoru tej funkcji, tylko naszym zadaniem było wyznaczyć, dla jakich to k ona jest rosnąca, czyli jakby przemyśleć sprawę, kiedy funkcja rośnie. No to właśnie to zrobiliśmy, przemyśliliśmy to. Na to nasze spotkanie, na naszą pierwszą powtórkę z funkcji liniowej, przygotowałam właśnie te 7 zadań. Mam nadzieję, że te zadania przypomną Tobie pewne własności funkcji. Zwróciłam tu szczególną uwagę na wykres funkcji, na monotoniczność, na miejsce zerowe funkcji i wykorzystanie tych pojęć właśnie przy rozwiązywaniu zadań. Mam nadzieję, że mi się to udało. Jeżeli oczywiście ta dla Ciebie lekcja jest zrozumiała, zapraszam Cię do pobrania na mojej grupie, na mojej grupie na Facebooku. Jest grupa Matura 2020 z iKamat i możesz sobie pobrać zestaw zadań i poćwiczyć te właśnie przykłady, które robiliśmy tutaj, w zadaniach samodzielnie poćwiczyć. Natomiast jeżeli te funkcje dla Ciebie są takie trudne, chciałbyś tak od początku, powolutku, krok po kroku, zadanie po zadaniu, tak sobie zrobić, to zapraszam Cię na moją stronę internetową www.ikamat.pl, gdzie możesz uzyskać dostęp do kursu online, możesz go zakupić i ten właśnie kurs będzie nastawiony dla osób, które chcą sobie od początku do końca poćwiczyć funkcję liniową. Kurs z funkcji liniowej, a więc zapraszam gorąco i już do następnego razu. Do zobaczenia!